Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dziś pokażę Wam, jak malować podskórki. Taki film już jest na moim kanale, ale wciąż dostaję na ten temat bardzo dużo pytań. Dodatkowo pokażę Wam, jak wykonać takie bardzo proste i efektowne zdobienie. Z paznokci ściągnęłam wcześniejszą warstwę żelu. Są już gotowe na nałożenie żelu. Dziś wybieram G03 firmy Meikle. Jest to żel budujący, jednofazowy. W pierwszej kolejności wcieram cienką warstwę żelu, starając się dojechać jak najbliżej skórek. Następnie aplikuję warstwę budującą. Po utwardzeniu w lampie przemywam paznokcie cleanerem. Czas na opracowanie żelu pilnikiem, tam gdzie jednak jest troszkę nierówny, by poprawić sobie kształt. Po opracowaniu paznokci pilnikiem i przemyciu ich, możemy zobaczyć, jaki piękny kolor się utworzył na paznokciach. Dla mnie to tak bardzo przypomina Baby Boomer. Mogłabym teraz nałożyć tylko mleczny kolor i byłoby to piękne paznokcie. Jednak wybieram dzisiaj kolor, jest to S31, bardzo fajny nudziak z lekkim brokatem w środku. Nakładam pierwszą, bardzo cienką warstwę i tutaj nie interesuje mnie, by dojść jak najbliżej skórek. Paznokcie wkładam do lampy na 30 sekund. Sięgam po pędzelek do zdobień, tym pędzelkiem będzie mi dużo łatwiej dojechać blisko skórek. Odpycham jeszcze raz bardzo delikatnie skórki do tyłu. Nakładam cienką warstwę lakieru na paznokcie. I teraz pędzelkiem staram się dojechać jak najbliżej skórek. Robię to bardzo delikatnie, nabieram bardzo mało produktu, żeby tych skórek nie zalać. Przechodzimy do zdobień. Ja tutaj mam takie naklejki, bardziej to jest tatuaż na paznokcie. Wycinam sobie ozdobę, która najbardziej mi odpowiada w tym momencie i wkładam do wody.
Po zaledwie kilku sekundach nasz tatuaż jest gotowy. Ściągamy dolną warstwę, robimy to bardzo, bardzo delikatnie, żeby po prostu tego nie potargać, by się nie zniszczył, i nakładamy na nasz paznokieć. Możemy pomóc sobie patyczkiem albo zrobić to też palcem, by ułożyć go dokładnie w miejscu, w którym chcemy. Ważne, by przylegał w każdym miejscu. Na koniec dajemy Top No Wipe, który ma idealną gęstość, ponieważ pomaga nam zalać ozdoby pod tym topem i nie ma on warstwy dyspersyjnej. Nakładamy cienką warstwę na wszystkie paznokcie, wkładamy do lampy na 60 sekund. Nasze paznokcie są gotowe, bardzo łatwe, szybkie, ale efektowne. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Oczywiście dajcie znać w komentarzu. Ja się teraz z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!